Siema. Chciałem zabrać się za przekładanie mojej samicy Cambridge'a, bo była ona u mnie na dopuszczalni, natomiast samiec umarł sobie ze starości. Nie był to jakiś młody samiec. Przyszedłem na hodowlę, żeby przełożyć ją. Patrzę, Karibena wersji kolor, dorosła samica jest w misce z wodą, odwrócona plecami do dołu. Wyciągnąłem ją ogólnie, bo ona drżała. Jej nogi miały takie, wiecie, takie dziwne drgawki miały. Pojedynczo, takie kurde, jakby nerwy jej puszczały czy coś. Totalnie zielonego, nie mam pojęcia, co się stało. No zobaczcie, kurde, nikogo nie okłamuję, nie? Takie temperatury tutaj panują. Gdzie tu jeszcze mam termometr? Zobaczcie, takie kurde temperatury, nie? Teoretycznie nie powinno się nic takiemu pająkowi stać, nie? Ogólnie to wiecie, wiem, że tam może panować temperatura ten, ale niekoniecznie, no. W każdym razie przyszło mi do głowy, kurde, coś ma ona odwłok spłaszczony, coś mi się to nie podoba. Tutaj widzimy, że odwłok jest spłaszczony i tak właśnie, będąc skulonym pająkiem, umarła mi moja dorosła samica, jak jej to było, ptasznika złotokolanowego. I byłem zdziwiony, bo ona też umarła, że była podkulona i miała odwłok spłaszczony. Pomyślałem, kurde, no, tak jeden dzień odwłok cały taki ble się zrobił, śmierdziało to. Mówię, kurde, no to jest trochę niemożliwe. Natomiast patrzyłem tutaj, nie wiem, czy to może będzie widać. Odwłok normalnie jest, on się rusza delikatnie, tak jakby normalnie serce jakieś biło. I jestem w szoku. On czasem nóżka jakaś tam, wiecie, nie? Coś takiego. Nie wiem totalnie, co się stało. Kolejna jakaś dziwna wtopa, kolejna dziwna historia, której nie jestem w stanie rozwiązać. I się zacząłem po prostu zastanawiać. Nie są to jakieś pasożyty, nie są to kurde nicienie. Na co pająki chorują? To co ja znam? Jest to DS. To nie jest DS. U mnie pająk był ok. I co ja znam jeszcze? Znam jeszcze nicienie, znam jeszcze roztocze. Pająk nie miał roztoczy. Co za tym idzie? Może nicienie? Natomiast świecę w niego, świecę w wodę. Nic się tu kurde nie mieni. Może ja powinienem po prostu wyciągnąć tą miskę i zobaczyć, jak to wygląda na ziemi. Może coś jest kurde faktycznie nie tak. Kurde, no nie wiem, no. Patrzymy w to razem. Patrzę na wodę. Patrzycie razem ze mną. No normalna jest. Nie ma tu nic, kurde, co by się zmieniło jak nicienie. Nie wiem, no. Ja straciłem motywację do wszystkiego, nie no, chcę stać hodować pająki, bo się boję, że mi naraz padnie cała hodowla, nie? To jest kurde, cały majątek mojego życia, nie? Ja tyle w to zainwestowałem. Czy ja wiem, że coś się kurde czasem pająkom może dziać, ale nie no. Moje życie to tak dupę. Kurde, nie wiem, może ona się zaś spadła, się rozwaliła, ale tak w misce z wodą po prostu. Kurwa, nie wiem. Widzowie, to niestety nie jest przyjemny dla mnie odcinek, bo przed chwilą zobaczyłem, że mi padła moja samica Caribana wersji Color. I jak można poznać po moim głosie, po tym, że jestem sfrustrowany, po tym, jak będzie wyglądał ten odcinek, nie wiem, kurde, przyszedłem tutaj na hodowlę moją. Chciałem sobie po prostu pajączka tego, który był u mnie u góry, nazwą się nie sugerujcie, to jest samica, wiecie czego, to jest samiczka. Psa
dostałem opeły z Cambridge. Teraz się mi w pojemniku trochę rozbiegała, se mi zaczyna tu chodzić. Więc jest chuda. Dostała jedzonko ostatnio, chyba za mało, więc przerzucę ją do nowego terrarium, damy jej coś chrzamać. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie git. Ja nie wiem, co się stało. Widzieliście na początku odcinka, moja Kalibena w wersji kolor nie żyje i nie wiem, jestem zdezorientowany po raz kolejny. I potem jest źle z moją panią, bo ciężko mi się znosi takie rzeczy, bo jakim cudem to niby jest moja wina, nie wiem, no. Bo nie wiem, jakim prawem, nie wiem, kurde, co się w ogóle podziało, no. Widzicie, elegancko se przeszła, kurde. Tak, zapomniałem wam ją pokazać. To dupy będzie ten film. Co mam zrobić? Co, ja mam jakieś mięcienie na hodowli? Nie wiem, jak takie coś rozpoznać. No teoretycznie wiem, no ale co? Jak mam takie wczesne stadium rozpoznać? Albo chodzi. Staram się, kurde, o to dbać, o wszystko. I kurde, jak zawsze... Nie, miałem rzucić jej jeszcze coś do żarcia, nie? To elegancko drewno jady. Gdzie mam pensetę? Tu elegancko drewno jady. Tak, żeby mi to w przyszłości pająka nie zjadło. Normalnie biorę i rozwalam mu łeb za każdym razem. Tak, widzicie, łeb po prostu, żeby nic z niej nie zostało. Nieważne, że on nie żyje. Ważne, że mi nie uszkodzi pająka. Jakby coś się ewentualnie stało i pająk by go nie zjadł. O, ale ugryzł se pająk. Tak po prostu, nie? Ach, oczywiście, że nie było tego widać, no pewnie. Super kadr, super, nie? Dobra, spróbujemy dać jej kolejnego. Zobaczmy. No spróbuj. Lol, ona go nie złapała. Och, odnośnie tego, co się z Kalibenem stało, to no wpadłem w panikę, dzwoniłem się do mojego idola Przemka, pomówiłem z nim trochę. No wiecie, to nie jest pierwsza śmierć na tej hodowli. Ja się bardzo boję o te pająki, zawsze gdzieś tam przyświeca mi myśl, że nicienie, bakterie, jakieś pasożyty i inne pierdoły. Ogólnie nicienie to nie są, bo wtedy pająk by nie jadł, więc spokojnie, nie panikuję. Świeciłem na nią, nic nie było. Mam ją teraz tu przed sobą, w terrarium, tak jak ją zostawiłem. Ale nie chcę, żeby mi więcej padło. Jak mi padnie moja chamuli, to mi serce pęknie. To jest pierwszy pająk, którego na rękę brałem, moja samiczka Hamori. Bardzo nie chcę, żeby coś kurde temu było i żeby więcej się działo mi takich rzeczy. Powiedział mi, że to faktycznie może być kwestia przypadku, ale to jest już kurde przesada, nie? Nawet nie chodzi kurde o koszta. Chciałem po prostu mieć te pająki i dbam o nie jak mogę. I kurde tak. Chuj z tym, mam słabą psychikę i tyle. To jest moja hamurcia. Tu muszę wyciągnąć resztki, to są wylinka, więc na spokojnie. Tu se też muszę wodę wymienić, więc ja tu patrzę. Ja se o to dbam. Tu grzybek się zrobił. Może też to wymienię. Choć się boję teraz, bo pająki mi padały na podłożu po prostu. W nowym terrarium, o Boże, ale to jest wielkie. No i tu jest ta Kalibena wersji kolor, no co powiedział posłać zdjęcie, nie? No co z tego można wywnioskować? Nic nie można wywnioskować. W misce była po prostu i tyle, no. Więc ją wyciągnąłem, położyłem, no powiecie, się to może utopić, nie?
No i nie ożyło to. W ogóle odwór ma na taki spłaszczony. Nic tu nie świeci się, nie mieni się. Żadnych kurde nicieni nie ma, więc na spokojnie. Doglądam sobie to wszystko, kurde, czy jest okej. Okay. Hamori tutaj, samiec też. Tu wszystko chodzi, żyje to wszystko, kurde. Kurde, może to faktycznie przypadek nieszczęśliwy, ale jaki bolesny. Tu mi się już nie podoba, że to se uschło, tak? Znaczy nie uschło, tylko że jakaś pleś się zrobiła z wilgoci. Tutaj też to samo. Tutaj trochę tam trzeba wybrać. Tutaj nie podoba mi się, że drewnojad chodzi tam ze z tyłu. Także to się tam wszystko spoko. No nic tu nie znajdziecie, choć... No nie, no pajęczyna to raczej nie jest. Nie chcę się w to wierzyć, że tak one opajęczynowały, co to w ogóle tutaj jest. Ja nie pamiętam, co ja tu mam na pamięć. Czekajcie, bo ja tu mam podpisane. To były te nowe pająki, to jest Minatrix. To Minatrix ostatnio ten się dziwnie z tyłu zbunkrował mi. Myślałem, coś śmierdziało mi, bo to dałem tutaj poczaskane właśnie karaczany. Myślałem, że już mi to umarło, bo ja się strasznie tym przejmuję. No ale on sobie normalnie siedział tak w gnieździe, no i tu ma te gniazdo rozerwane teraz, a tu mamy Pecioterię Formosę, czyli to nie jest żaden pająk, który by zrobił pajęczynę sobie tak z dupę na ziemi. No i tu to samo, jakaś też poe tutaj se siedzi, też by nie zrobiła na ziemi, więc to pleście zrobiła też do wymiany. I tutaj też strasznie śmiecą te Pecioterie. Teoretycznie, wiecie, mogłoby sobie tak być, ale... No stary, chciałbym jednak tutaj to bardziej sterylnie mieć, nie? Więc no tyle, no. I tu też jest do wymiany, bo się tu brzydko robi. No mój Harpaktire małą. Pulchripas. Dobra. To tyle z info. Wiedzcie, kurde, że nie jest mi łatwo. Nie pójdę, kurde, na kompa pograć w chuj, żeby zapomnieć o tym. Bo nie... No jak takie coś widzę, to automatycznie tracę motywację do wszystkiego. Ja nie mam mocnej psychy. Ja nie mam mocnej psychy. Przez to skończyłem streamować, jak ludzie na mnie wyjechali. Chciałbym, kurde, dobrze, ale widzicie, jak to wygląda. Życie, no, tego nie oszukam.